No to ciach, następny segment, następne piękne auto przed nami. Troszkę inne, właściwie kompletnie inne, chociaż też kombi i też szybkie. Volvo. Lubisz czy nie? Za bardzo nie znasz. Jeździłem wcześniejszą XC90, 3-litrową na dwóch turbinach. Robiła wrażenie, mam nadzieję, że tu nie siedzi nieco mniej. Czasy zmieniły się kilka lat temu, kiedy Volvo opracowało, i teraz uwaga, włącza mi się ten mentor, nową płytę podłogową. Nowa płyta była opracowana pod nowe XC90 i to była baza do stworzenia tak naprawdę wszelkich pochodnych tego samochodu. S90, V90, nawet S60, wszystkie te samochody bazują na tej samej płycie, która, uwaga, kosztowała koncern Volvo, ty jesteś dobry w finansach, 11 miliardów dolarów. No masz pojęcie? Stworzenie, to jest najdroższy element całego samochodu. Stworzyć płytę, która będzie jednocześnie sztywna, trwała i segmentowa, żeby można było szafować rozstawem osi w poszczególnych modelach. A to jest V90, samochód roczny z przebiegiem 23 tysięcy km i mieści się w naszym budżecie, bo kosztuje 239 tysięcy wyjściowo brutto. Czyli tyle samo, ile poprzednik, czyli RS. No, tylko nowszy, tylko świeższy, mamy auto nowe. Na gwarancji, pięknie skonfigurowany w wersji Inscription. Czy to mi się w ogóle podoba ten samochód, czy nie? Grzeje cię, czy nie? Bo robi robotę, robi wrażenie, wygląda naprawdę ciekawie. Już gdzieś tam zapuszczam oko do środka, więc widzę, co tam jest fajnego. Widziałem, że napęd na 4 koła. Tak jest. Zakładając, że to ma być dosyć sprężyste auto rodzinne, no to powiem ci, że szacowna familia chyba się tutaj dobrze poczuje. Szczerze myślę, że chyba jest troszeczkę więcej miejsca niż w Audi z tyłu. Być może to jest pozorne, ale na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Z przodu fajnie, duży dotykowy ekran, elektronika zegarów. Super, wszystko, nie? Wszystko, co być powinno. No i panorama. Wszystko kwarcowe, wszystko elektroniczne, tak jest, panorama jest, no ale i zestawienie tych smaczków tutaj jest niezwykle istotne. Oni nawet tutaj określają to wyposażenie mianem biżuteryjnej. I, mój drogi, niezwykle ważny dodatek, który w tym samochodzie też jest i który naprawdę działa. Zobacz na membranę głośnika schowaną tutaj za tą maskownicą. Ona jest w kolorze jakim? No żółta. No to moim zdaniem w kolorze skóry. W kolorze skóry. Jaki materiał jest żółty? No nie wiem, mów. Ultra lekki, ultra wytrzymały? Kevlar. To są kewlarowe głośniki audiofilskiego zestawu audio, którym jak przypierniczysz, to naprawdę aż włosy na plecach się jeżą. Tak czysto gra. Decha obszyta skórą, tu też inaczej być nie może. Jeszcze przeszycia białe, które dodają uroku i charakteru. No i jest to klasa sama dla siebie. Jeżeli jesteś informatycznie ogarnięty, to w 5 minut cały ten system rozpracujesz. Dobra, to ja sobie jeszcze zasiądę. Zasiądź sobie. Na tylnej kanapie. No i wszystko jest. Sporo miejsca na nogi. No i myślę, że coś, co robi fajną robotę. Fabryczna podstawka. Ty masz dzieci w jakim wieku? 6,2. 6,2. No 2 to jeszcze za małe, 2 to jeszcze, wiesz, oczywiście w foteliku oddzielnym, ale potem od pewnego wzrostu i pewnej masy ciała można już po środku dopchnij. O, tu właśnie. Ale też tutaj z tyłu chciałbym zwrócić twoją uwagę na te wszystkie dodatki. Zobacz, jak to jest wszystko pięknie popasowane, poszywane. Masz aluminium, masz drewno, masz tutaj troszkę tej skóry. To wszystko jest takie smaczne, takie nowoczesne, a jednocześnie wiesz, co jesz. V90 zupełnie nie przypomina Audi RS6. Też jest szybka, ale nie tak ekstremalna. Subtelne, eleganckie kształty podkreślone chromami bardziej nawiązują do limuzyn niż aut sportowych. Pod maską niby tylko 4 cylindry, ale wsparte doładowaniem produkują aż 326 koni. Po tym wozie widać, że jest niemal nowy. Chodzi nie tylko o stan, ale też wzornictwo. Pod skrzydłami inwestora z Chin, jak widać, skandynawska marka nie zrezygnowała ze słynnego skandynawskiego designu.